uratuję tych ludzi, jeśli nie wyciągnę danych z drona. Muszę je załatwić! Okej, to zabolało! Nasza mama zaraz bardzo się wściekła! Brak dostępnych danych? Nie ma żadnych informacji o tej osobie. Czy ona w ogóle istnieje? Drodzy słuchacze, znacie mnie niezwykłym naginać faktów z powodu osobistych poglądów. Nie czerpię przyjemności wspomnienia wam o tym, czego się dowiaduję, ale uważam to za swój obowiązek. Wygląda na to, że nowszy Spider-Man to taki. Choć wszyscy się zgodzimy, że tych przebierańców trzeba postawić przed sądem, możliwe, że jednak do tego nie będzie. Mój zaufany informator twierdzi, że widział na własne oczy, jak Spidermana porywają łowcy. Ich dotychczasowe czyny mówią same za siebie. Jeśli tego młodego człowieka spotka to, co najgorsze, będę... Chyba nie przeszkadzam! Żartujesz? Jedziemy! O, już po was! Ktoś tam ma weselie? To będzie wspaniała! Myślałem,
że to ja zadam ostatni cios. Ach, ta pycha. Wszystkich nas pokona. Będę dość danych. Położymy kres tym łowom. Będę dość danych. Położymy kres tym łowom. Będę dość dany. Położymy kres tym łowom. Zakończę, zanim stracę wszystkie dane. Już prawie komplet. Ten dron już nie ma danych. Koniec pobieram. Ha!
Niemożliwe. Wszystkie cele mają identyczne DNA. To ta sama osoba? Ale jak to? Okej. To oficjalnie upiorne. Muszę to rozgryźć. Wystarczy jeden drog. Spidermani inspirują do tego, byśmy dawali z siebie wszystko. Czas udowodnić, że to nie są puste słowa. Nowy Jork nas potrzebuje. Spiderman nas potrzebuje. Pamiętacie Denisa, przyjaciela biednych i bohatera metra? Szuka Spidermana razem z ekipą. Skrzypnął 50 osób. Dane z tego ptaka pomogły mi zrozumieć, co się dzieje. Dogonić, muszę być w cieniu aerodynamicznym. Już ostatni. Uff, nie był to egzemplarz najwyższych lotów. Sygnał z przekaźnika? Przypisane do dronów satelity najwyraźniej mielą dane celu w jakiejś centralnej bazie. Jeżeli zhakuje przekaźnik, może odkryje lokalizację celu. W porządku. Czas pomóc Fen. Gdzie ten pulpit?
Jak widzisz, maniok ma się nieźle, jednak rośnie zbyt wolno, by wpłynąć na produkcję żywności. Chcielibyśmy stworzyć hybrydę z bardziej wydajną rośliną. I przyda nam się twoja pomoc. Maniok zbyt wolno się rozwija, tak? Lepiej udam się do ESU. Tamtejsza profesor odkryła nową odmianę, która rośnie jak na drożdżach. Będzie z niej świetna hybryda. Ich rzadka odmiana azjatyckiego manioku rośnie jak szalona, a ja potrzebuję raptem jednego liścia, żeby je złączyć. Profesor zawsze skupia się na praktycznych zastosowaniach. Na pewno z przyjemnością zgodzi się na współpracę. Ukradł maniok? Muszę dopaść złodziei, zanim się wymkną. Może w powietrzu unoszą się jeszcze resztki pyłku. Jest! Dobrze, że ta roślina jest wiatropylna. Wypuszcza tyle pyłku, że wyraźnie widzę trasę złodziei. Zobaczmy, dokąd się te maniokokrady udały. Dobrze, że nie mam alergii na te pyłki. Jakże? Zbieg okoliczności? Nie ma mowy o żadnej alergii. Jest. Tyle tu ochrony, jakby chodziło o gwiazdę roka. Będę walczyć ze spadkiem! Chcę ją zabrać! Chcę ją zabrać! Komu się dole! Chcę ją zabrać! Potrzebuję tej rośliny, żeby pomóc wykarmić Nowy Jork, jeśli was to obchodzi! Serio? Cię! Co to w ogóle za roślina? Podobno fachowo nazywa się zakradkowiec! Gdzie jest ta roślina? Nie mogło odejść daleko. No dobra, mała. Jeden przystanek Fist i wracamy do domu. Miło, że zdusiliśmy ten nikczemny plan w zarodku. Załapałaś? Wiedziałem, że zrobisz. Moment, nie nazywasz się czasem Audrey? Parker, przestań gadać z Badylem! Okej, teraz pożyczymy trochę twojego supermateriału genetycznego, żeby pomóc twoim kuzynkom. Okej, czyli potrzebujemy od naszego gościa genów superwzrostu. Tam jest! Huh? O nie, nie ruszycie tego! Ta roślina chyba jest dla was bardzo ważna! Jest w tej dziwnej maszynie! Już pod tyłu! Spider-Man myśli, że jest taki spryk. Czy ja tak mówiłem? Po prostu nas tu przyprowadziłem. Nie tylko... Tym razem nie wygra! Spróbujmy jeszcze raz. Zobaczmy. I gotowe. Lepiej, żeby ta roślina tu pozostała, dopóki ESU nie wzmocni ochrony swoich szklarni. Dzięki tym nowym hybrydom, Fist będzie mógł zwiększyć swoje plony. Thank you.
para jest w opałach. Muszę się sprężać. Hej, chcesz ze mną zatańczyć? Zapraszam! Jest nas! Dawaj! Jesteście wsparciem specjalnym? Gotów, cel! Nieźle! Zastanawiałem się, czy będą jakieś problemy. Staruszek wciąż ma to coś. Spoko, będę miał jeszcze sporo okazji, żeby dać ciała. W ten sposób Kraven inwigiluje całe miasto. No dawaj! Chyba podziałało. Cel namierzony. Wysyłam łowców na róg 67 i Lexington. O nie. Zaprowadziłem łowców prosto do celu? Muszę się tam szybko dostać. To Spider-Man! Brawo! Zajrzę. Halo? Ziemię. Po tych wszystkich latach. Co słychać? Kto tam? Czuj się jak u siebie. Na placie czeka też na ciebie Martini. Myśli, że jestem Kravenem? Przecież to bez sensu. Dwie oliwki. Tak jak nienawidzisz. Dwie oliwki. I cyjanek? Więc pobawmy się chowanego. Tak jak kiedyś. Chyba, że mnie nie widzi. To specjalne nagranie z funkcją śledzenia ruchu.
partia jest prawie skończona. Nie, no weź, Pete. Szachmat. Nie wyjdę stamtąd cało, co? Nazywasz się wielkim łowcą, lecz twoje trofea bledną w porównaniu z moimi. Co do... to moja maska? Zaraz. To jest mieszkanie kameleona? Myślałem, że od lat siedzi w pudle. Kiedy uciekłem z Wołgogradu, nie sądziłem, że znajdę to. Ale tu jest dobrze. Widzę, że nieźle się rozwinął. Niesamowity sprzęt. Dron Cravena zrobił mu zdjęcie w trakcie przemiany. Wiedziałem, że z celem Cravena jest coś nie tak. Więcej tajemnic. To wygląda na ściśle tajne. Schematy obiektów i dzienniki łowców? Kameleon najwyraźniej też obserwował Cravena. To baza zaginionych ludzi. Zawiera dane z niemal 20 lat. Co kameleon z nimi zrobił? Dałem ci wszystko, gdy byliśmy dziećmi. A ty nie chciałeś nawet stracić swojego imienia. Ja cię kochałem. Ty mnie nienawidziłeś. Ale dość tego. Nie będę zwierzyną. Jeszcze się spotkamy, bracie. Choć ty mnie nie zobaczysz. Muszę stąd uciekać! Spokojnie, bracie. Zrobię to, czego nie potrafiłeś. Craven i Kameleon są braćmi? Na ten zjazd rodzinny wolałbym nie wpadać. Muszę być ostrożny na wypadek, gdyby znów się pojawił. Yuri nie będzie zadowolona. W końcu go zdjąłeś. Bohaterze. Harry. Musimy go zniszczyć. Jest niebezpieczny.
Nie chcę, żebyś przestał być sobą. Tak jak ja. Pete. Proszę. Nie rozumiesz. Connors mówił, że to... Ocaliłem ci życie! A ty nie ocalisz mojego? Chcesz, żebym zginął? Harry, wszystko... O Boże. Harry. Nie! Zostaw go! Ściągnijcie to z niego! Wziął za zapłata!
jeśli dasz sobie spokój. Trafisz? Czy może coś więcej? Zacznij ją!
naszą pracę. Zraniłeś przyjaciół. Chodź więc. Niech twoja chęć zemsty pożywi się moim ciałem. Niech to będą me ostatnie łowy. Prawdziwy koniec. Pająk nie mógł mnie nasycić, ale ty... Twoja siła nie wystarczy. Trzeba mi więcej! Chcę wpuść gniewu piekielnej przemocy, która skąpie mnie w wiecznym mroku! Tak! Chcę woń śmierci! Szkoda, że nie ma więcej takich jak ty! Uderz w pełni gniewu, albo mnie ostrze skosztuje twego serca! Twoją pierwszą zwierzyną! Pokażmy światu, jaka powinna być śmierć! Chcesz śmierci, więc się poddaj! Chcę, żeby była mnie godna! Wiesz, jak to jest! Zgradza cię własne ciało? Słabość nie wygra ze mną! Jeśli mam zginąć, to zginę! Rycząc! Jesteś żałosnym człowieczkiem! Odbiłem ziemię i poskromiłem całą naturę! Stoję ponad ludźmi! Robiłem. Nie bój się, kochanie. W końcu możesz zrobić to, o czym zawsze marzyliśmy. Wkrótce uzdrowimy świat. Jak?
mogę ci pokazać. Teraz znajdę, co? Identyfikatory FM działają na radio. Jeśli Harry wciąż ma identyfikator, mogę go znaleźć za pomocą anten Oscorp.